Siemano moi drodzy. Jeszcze raz. Siemano moi drodzy, z tej Zdrodzy. No hej, z tej strony Nidrax. I dzisiaj będziemy grać w Pokémon Crystal. No nieco inny niż normalnie. Plus zasady na zloket. Standardowe, czyli jeśli Pokémon zginie, to go wyrzucamy. Możemy złapać tylko pierwszego Pokémona spotkanego na drodze. Nie możemy łapać duplikatów, nie możemy łapać legend. I chyba tyle. Nasi najwierniejsi fani już o tym wiedzą. No, i oczywiście są ze mną Yami. No cześć. I Eponeue. Witam. No i dobra, i za chwilę widzimy się w grze. Jademy. Ej, ale kurwa, Zosnocow to nie mieszaj, okej? Okay? Aż tak chujowo nam nie idzie. Oglądamy intro czy skipujemy? Chuj, każdy to widział, każdy to zna. Options, input. Grasz na pudzie. Tak, na pudzie. Nowa gra. O, i teraz ciężki wybór. A I am a boar or I am a girl. Tak, nagrywam. Nie wiem, no musisz sam sprawdzić, musisz sam odnaleźć odpowiedź na to ciężkie pytanie. Hej, jest nieco płynniej niż ostatnio. Dobra, mam Beniza. Długo mu to zajęło, długo. Ej, kurwa, jest płynniej niż ostatnio, Jezus Maria. Dobra, niech będzie 10 dzień, nie bierzemy żadnej pojebanej nocy, chociaż teraz i tak by to nie robiło większej różnicy. Wow, 0 minut. Tak. Bo trzeba go potraktować trochę jak studenta i wklepać mu tam 16 godzinę. To wstaje o takich nieludzkich godzinach, jak 10. Ja jak muszę stać na zajęcia? Studenci. To też pojebane, starze. Wstajesz o pełnej godzinie, nie? Bez budzika. Janusz. No i nic innego by nie pasowało raczej. W końcu jesteśmy Januszami tej gry. Nie, ty jesteś, to ty grasz, nie my. Dobrze, ja jestem Januszem wszystkiego. Zazdrościsz mi? Szczerze mówiąc, to nie. To spierdalaj. Nie mów mi, co mam robić, dobrze? Dobrze, nie będę ci życia układał. No. A Gunwo mnie obchodzi, co masz mi do powiedzenia, tak? Dzisiaj jest niedziela. Jej, w końcu jasno. Ach, ten screen tearing, masakra. No co za skurwol. Janusz, there you are! Janusz, come, suck my cock! Tak, teraz wiemy. Może jakoś taktycznie wybierzemy tego pierwszego Pokemona, którego zresztą i tak wyrzucimy. A dlaczego no nie mamy żadnych literek wylosowanych? No przecież pytałem, czy gramy w naz... bo... gramy w normalny chyba. Aha, czyli, nie ma sensu na przy tym, pierwszego tak. Poka. Tak, okay. Normalnie, bez zabawy z literami tym razem. Wiesz, i tak już gra jest wystarczająco urozmaicona. To co, chyba człowieka grilla tym razem. No to nie jest człowiek grill. Bo dość łatwo wodne jest skontrować, nie? Ewentualnie możesz ten... W sumie wiesz grilla. Dobra. Tak. Dawaj Potiona, spadamy stąd. Dobra, teraz tym wypada razem... powiedzieć o zasadach, czyli... No to zaraz zobaczą o co chodzi. Teoretycznie, zależy co nam wypadnie. Jak widzicie, dostaliśmy Quagsire'a, tak, dokładnie.
Ta gra została zrandomizowana, tak więc będziemy napotykać losowe Pokémony, losowe przedmioty, a także trenerzy będą mieli losowe Pokémony, tak więc może być ciekawie. I będzie Slowpoke? Tak. O Jezu. Tak, jest ryzyko, że możemy spotkać Slowpoke'a. Plus jej. Będzie taki, że... Dostaniemy pierdol znowu. Plus będzie taki, że będziemy mieli tak dziwną ekipę. Prawdopodobnie Poki, którymi nigdy nie grałem, się tam znajdą. Prawdopodobnie. Których w ogóle nie mogłem zdobyć, bo nigdy mnie nie interesowały na przykład pierwsze formy, nie? Spokojnie, spotkaliśmy już Pokemona, którego nigdy nie widziałem. O kurwa. Tak, nie. Tak. Spierdalam. Przyznam szczerze, nigdy nie miałem tego Pokemona. Ja tylko tam w pierwszą serię tego Redę gram troszkę. I oczywiście nie jest tak, że chodząc w pierwszym krzaku wszystkie Poki złapiesz. Po prostu podmienione nie, są spierdalam. Spoty. Nadal są pewne rotacje na lokacjach. To w sumie też fart, że Geodudu się tutaj trafił w tej pierwszej. No, fart. No nie wiem, czy fart. Wiesz, na początku to niezbyt dobrze. Jeszcze Quagsire'y dostaliśmy wodne, tak więc gra się może szybko skończyć, jeśli nie będę uważał. Nadal czekam, aż złowisz Charmandera z wody, nie? Dobra. O, aha. Kurwa. Aha. Dobre. Nie. Uff. To będzie bardzo, bardzo, bardzo szybkie podejście. Ale zobacz, aż dwa levele wskoczyły. Nie dziwię się. Lepiej ustaw Beriego na niego. Głupio będzie przegrać tak szybko. No. Vileplum. Aha! Okej! Okej! Tak, ja będę to trzeba robić. To widzę, ta gra będzie... O kurwa. Szkoda, że nam się do niczego nie przyda. No. No właśnie, na drodze 29 jeszcze jest przedmiot, którego nie zebrałem. A to luj. Aha. Nie wiem, o kurde. Ten Pokémon występuje w Goldach. Nawet. Nigdzie. Aha. Okej. Okay. Słuchaj, proponuję, że... Dobra. Aha, dobra, no to będzie ciekawie, jak już dostaniemy Pokebole. Proponuję, żebyśmy to zrobili. Do Xpili jakoś naszego Poka, żeby przeżyć. Mhm. Profesor Elm. Najciekawsze będzie to, że możesz wyjść do krzaka i już z niego nie wyjść, tak? Możesz właśnie trafić takiego Vileplume'a, ale załóżmy na 20 poziomie, nie? I on ci no nie, bo wszystko. Jednak levele są wyrównane. Tutaj tak, ale jak pójdziesz kilka lokacji dalej i trafi ci się trzecia forma, jakiś Charizard, jakieś... Masz w dupę twoja jeża. Już jeden ci zadał. Ciekawe, ile leveli wskoczy. Ram. Nie, z tobą nie walczę, jesteś nieprzewidywalny. Masz za mało many. Nie, no dużo miał many. Mało. O kurwa. Tutaj cię zaatakuje, więc też chyba musisz podlecieć. Wiem, wracam. Po prostu chciałem wyleczyć paraliż. Aha. Bedrill?
spoko, małem Barry'ego jak coś. No nie, ale wiesz, on jest na czwartym poziomie, tak? A jak on będzie na 16. Dobra, jesteśmy... Mówisz... Na 9? Powinno być dobrze. Mówisz, że w gymach też będą losowe poki? A on też będzie miał losowego poka? Nie, on będzie miał startera. Ej, co tu jest? Rudy Hitler. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Torto Doyle. Ja proponuję jeszcze tak z ciekawości przez te drzwi tam przejść do góry, gdzie przeważnie są Geodu i zobaczyć, co za Mewtwo nam wyskoczy, nie? Legendy chyba też ustawiliśmy na full losowe, nie? Nie. Znaczy Pokémony stojące, że są powymieniane ze sobą. Legendy na legendy, zwykłe na zwykłe. Dobra. Dobra, idziemy do Krzeczora. Zapomnij o tym tempu, co mówiłeś. No tam przez drzwi chciał... Ja chciałem przez tamte drzwi tam przejść do góry, zobaczyć. No dobrze, zaraz się wrócę, idę po... Berserk Jin. Kurwa, nawet nie wiem, co to jest. Pierwszy raz w życiu to widzę. Fuck. Boost Attack but causes confusion. Aha. Aha. Czyli inaczej szał Berserkera, no. Czyli... Szał Berserkera, aka zabij się sam. Tak. No. No, o, jak fajnie Marowak. O, jak fajnie Dragonite. Lol, what? Co ja właśnie zobaczyłem? Możemy złapać tego Dragonite'a, to jest najbardziej polewne. Jeżeli trafi na mnie pierwszy tutaj. Chinchu. O nie! On we mnie strzelił bomblem. Spierdalam stąd. Paraliż ma to. W ogóle się tak teraz zastanawiam. To było lepsze, czy ten jeden FPS, czy 7 klatek na raz widzieć. Tak. Ja swoją drogą... Janusz Stalin. Czemu nie możesz hitlera dać? Nie no, wiesz, myślałem, że macie obiekcje. Nie, czemu? Szkoda, że nie ma, nie wiem, czy Hitler więcej, to mógłbyś go nazwać Rudy Hitler. Też uważam, że Hitler używał wodnego Pokemona jako startera. Jedna z najważniejszych spraw w Parlamencie Europejskim... Jedna z najważniejszych spraw w Parlamencie Europejskim... Wodnego z tym, stary, myślałem, że ognistego. I stary, jak mu umarł Toto Dail, to on się wkurwił. To na pewno dlatego. Dobra. Możemy jeszcze teraz dodać zasadę, że nie możesz uciekać od Pokemonów. To byłoby dobre. No nie wiem. A później by się wpierdolił z Pokemonem 10 leveli więcej. No. O, na przykład, o to chodzi. Nie, swoim na kogoś. Jego 10 poziomów więcej. Okej, dobra, mamy 5 Pokeboli. Dobry. Czas zacząć łapanie. Co? No, lecimy, no. Zobaczmy, co z tym idzie. Dobra. Czyli teraz możesz tylko pierwszego Pokemona złapać, nie? Tak. Tak. A jeśli go nie złapię? No to przepada. Czyli na przykład go zabijesz? No to cóż, nie łapię. Nie wiem, czy ten Jump Love nam się opłaci, no ale złapmy go. No jeszcze się stawia, no co za kurwa. Zawsze będziesz miał jednego Poka więcej. Aha. Ciekawe. Tak, luj. Zabije czy nie zabije? On się leczy, to nie... Uuu! To nie jest tak źle znowu. Use.
Jakby go nazwać? W sumie? Bawełna! Bawełna. Bawełna! Właśnie tak myślałem, że ma bawełnę, to albo tak bawełna, albo murzyn. No właśnie, bo zbiera bawełnę. No ja też tak myślałem, że murzyn. Ale murzyni nie noszą na sobie bawełny. Jak to nie? Całe życie w błędzie. Teraz nie wiem jak go nazwać. Trudne życiowe decyzje. Połącz nazwy, nie? Bawełny i murzyna połącz. Burzyn. Baburzyn. Burzyn. No i dobra. Dobra, teraz tak, wypuszczasz jednego i idziesz do Łukasia. Nie no. Czemu? Wypuszczasz grilla. Ale dlaczego? No bo... tak. I don't get it. Zmień naszego burzyna. Na drugim jak poziomie. Jak dla mnie chujowy interes. tak musi być. Nie. W poprzedniej grze tak musiało być, bo nie mieliśmy litery. No widzisz, teraz nie dojebiemy Geoduda. I się gra skończy. Jak nie dojebiemy? My nie dojebiemy! Powiem ci, że nie. Już masz splasha. To go pojedzie. Wiesz co to jest splash? Wiem. Tak. Policzek. To jest atak, którego używa Magikarp. U mnie ten burzyn się tak trochę pomajtał w górę w dół, jakby laskę robił Geodudowi. Do tego Magikarp, nie? Burzyn, fotosynteza! No, tak jak mówiłem. Wymiana startera to jest chujowy interes. Dobra, to idziemy przez drzwi złapać jakiegoś innego w takim razie. Ale znowu stare startery są naprawdę silne. No to go najwyżej później wyrzucimy, jak się podleweluje. No. O! To będzie dobry Pokémon, jeśli uda się go złapać. Hita. O, nie. Nie wiesz, obawiam się, że on po prostu będzie miał tak straszny catch ratio, że się nie uda. Było blisko! Widzisz, jakbyś miał burzyna teraz! To by burzyn zginął. Ostatnia szansa, Dragonite'a. O Quell. No jeszcze co? Co to był za skiller? Obniża defense. Mogłeś go na początku zmaltretować tym lerem i dopiero wtedy go lasnąć? Wiesz, nie podejrzewałem, że po prostu... No serio? Sobie. Aha. Będzie szybka gra. Już kurwa mać. Znowu paraliż. Świetny, idealny start, stary. Pierdolę.
Przerzuć się na ten, na głównego burzyna. Znaczy nie z burzyna, na tego. Na grilla. Bo burzyn musi odejść. Kurwa. Teraz burzyni będzie prześladować. One of us. One of us. Jak dotąd ale, jest chyba dobra. Najszybsza historia u nas. Bye. Wszystkie. Gonna buy em all. Zachęć matki balej, nie? Wiesz, matka, daj masz synku, żebyś tam nie głodował, bo ten, nie? Wiesz, czasy są ciężkie. A ten do sklepu z banan na ustach poproszę 12 pokeboli. No właśnie, mamy szansę na mitunkę. Wyjebiesz go na hita. Fajtuj go. Jeszcze dobrze. Jeden. Łap się, kurwo. Co? Ja pierniczę, co za Janusze? 3-11. Oj kurde, czuję, że Drowsy by się w ogóle przydał. Drowsy będzie tutaj miał największe, wiesz, największe value. O kurwa, stary debil tak pierdol nam spuści. Patrz, zużyj na niego wszystkie pokebole i się nie złapie. Pierdolę. To się jeb, panie. Jakoś chujowo ta gra się zaczęła. Tu jest ten problem, stary, że możesz złapać te poki, ale kurwa, catch rate jest po prostu koszmarny. Ale nie są z siebie nienawidzi. Teraz będę cię prześladować. No, chodź, Joey. Teraz się zacznie. Teraz się zacznie. Come on, bro. Dalej, jednak będziesz miał jakąś legendarkę. Boję się, co tam będzie. Nie, legendarki chyba nie mogą mieć. Albo? No, może mieć na przykład Squirtla. I też będziemy w dupie. Będą tak. Albo mają z danych respów Pokémon, może to jest jakoś połączone w ogóle. Ale mu krytnąłeś. Zbieraj hajs na Pokéballe, bo będzie dupa węża. No, tak. Nareszcie. 54, no to chuj, stary. O, po chuju. Lepiej, żeby matka nie wypierdala gotówki. Dobra, uwaga. Gin. Puf. Rip. On też jest dobry. Rzucaj fireball, albo spójrz w pierdę za ziomkę i dobierz mu pokebole. Namaste, stary, nie rozumiem, czemu to nie jest popularną praktyką. O, a więc masz fajnego Pokemona, którego też chciałbym mieć, nie? Teraz szybko w jego. Tu o tyle się cieszę, że one jeszcze mają trzecie levele, nie? I nie mają ataku. No wiesz, mogliśmy jego trzecią formę złapać. Janku. Bóg Catcher, nie? Bóg Catcher wyskoczył na nas z Kingdrom i Dratini. O nie! Janusz, słyszałem, że przyjechałeś z sobą kas na Pokebole. I won't save you money. Dzisiaj nie jest na tripie. Tak. Nie, no jak ona ma, wiesz... What the fuck? What the fuck? A zamiast tego musiał wyskoczyć jakiś posrany Miltank. Kurwa, zielony Squirtle. O jest.
Nie! Akurat po informacji, że wszedłeś na long tripa, nie? Kurwa, zielony Squirtle. Surf mail. No dzięki. Marzyłem o tym. Kurde. No cóż. Och, well. Trzymaj mały kurwę jagodę. Bitterberry chyba leczy oszołomienie, jeśli dobrze pamiętam. Bitter brzmi tak po niemiecku, no nie? Nie, confusion. No tak. Bitterberry! Bitterberry szmato. I od razu ręce podnosisz do góry. Serio? O kurwa! Ja, jeszcze on teraz będzie we mnie lirował, nie? To będę na hita. Grill, budź się! No. Co tu się odpierdala? Przyszedł walczący, wiesz, nie? Wyskoczył taki bookcatcher i kurde z walczącymi pokami. O, i przynajmniej jeden robak. Kurwa, kiepsko trafił. Ginsz ma to. W te bugi. Kurwa, to mi siatkę moczopa. Lucky punch? Kurwa, to taki trochę świat potem po końcu świata, no nie ma czampy, kurwa, chodzą po drzewach. Aha. Ja. O, rapidash. O kurwa. No dobra. Drugi ognisty. Piąty drugi ognisty, już. Ale czemu nie? Tak, Luigi Mate. O. Go for it. Nie złapie. Kurde, najgorsze jest to, że to też jest ewolucja, więc ciężko będzie, żeby się złapał. Dwa pokebale możemy zmarnować. Najgorsze jest to, że wiesz, że ten pokeball się dwa razy obraca i się zdaje, kurde, tak blisko. Jeszcze jeden? To jeszcze jak razy sztuka. Jak tu mówią Ruscy. Zwalibyśmy go kuń. Pomyśl, chcesz być kuniem? Nie chcę. No i taki chuj. Dopierdol go. Aha, ale masz hatryt. Dojedź go. Już tak szybko. A trochę ostro pojebany jest, będzie miał mocnego poka. No. Tyle z życia przynajmniej. Uważam, że te podstawki są naprawdę przyjebane pod tym względem. No wiesz, on zaczyna od razu na piątym poziomie. Ale nawet nie o to chodzi, zawsze podstawki są odrobinę silniejsze, nie? Dobra. Bale. Co innego mamy do zrobienia? Bale. Tak dużo pieniądzów. Aż na jednego mi wystarczy. może akurat ten byłby szczęśliwym. Szczęśliwy bal. Kurwa, patrzysz, a tam odisz, no nie, jakieś gówno takie. Straszne. Idziemy do jaskini Anonów? Aż się boję, co tam będzie. Ło, kurwa! What? Muszę to złapać. Dajesz? Dorośli faceci, no nie? Już niby mają włosy na jajkach, a jarają się, bo mały żółw im wyskoczył z krzaka. Nie! Moje ucho! Dlaczego? Rzucaj kulki. Quirtlu, dlaczego mi to robisz? I teraz będzie ten pokeball, który kupiliśmy. Pamiętaj o tym, jak go złapiesz. A chuj, dobij go. Kochałem cię, Squirtle. Chciałem cię mieć, a tu... Poczekaj, tak... wyjebaliśmy 12, 13, 17, 18 pokeball, żeby złapać jednego Pokemona. Tak. Który i tak zginął. Zginął tak. 10 sekund później.
mistrzowie po prostu. Ale wiesz, co jest najgorsze? Każdy z tych poków wylewelowany po prostu rozpierdala, no nie? Mr. Mime. Aha. No, faktycznie, troszkę się pozmieniało w tej grze. Mr. Mime. To wymienia dowolnego poka za to, czy jak? Tak, jest inny pok zawsze w wymianie. Bellsprouta trzeba było dać. Kurwa, zamienisz się murzyna za Mewtwo. W sumie nie, zostawmy to na później. Zostawmy to, jak będziemy mieli balę, ja proponuję Jima zrobić. Spróbować, zabić chociaż dwóch. Może nie no lidera, bo chuj wie co ten lider będzie miał, będą wysokie levele. Dudley! O nie! Kurwa, wyszedł, przyszedł z Harry'ego Pottera, żeby spuścić nam w pierdol. Żółwik! Szakle! Żółwik! Kolejny! Te żółwie to potęga, dojadał nas. On jest częściowo wodny chyba, więc nie ma sensu go emberem walić. A może jednak? Może jednak będzie sens? Prawie oplułem monitor. O! Pieczony żółw! Pieczony żółw! Większy sens niż takle mnie. Idziemy dalej. Zabijam jeszcze jednego. I może zakupy. Aha. Parasek. Kolejnego hita. Próbujemy lidera? To już ci się śpieszy zakończyć rozgrywkę? Nie no, 15 level to jest i tak dużo więcej niż trzeba. O ile wiesz, nie wyskoczy ci 20 Bedrill, tak? Albo same wodne. No, nie powinien, on ma maksymalnego chyba na 11. My nie mamy nawet jednego potiona. Mamy potiona. Heracross. Gin, ziemniaku. I ten spadek FPS-ów o połowę. Tak, tak bardzo było to efektywne, że aż ciął grę. Scyther! O, pal go szybko! Pal kurwia! Patrz, przeżył! Sam się niestety! Otruł? Nie! Był podpalony! Aha, ja zobaczyłem poison, a nie burnt. 900, dobra, stać nas, żeby spróbować coś złapać w jaskini Anaunów. A tam będzie duża pula Pokemonów, no bo tych Anaunów jest sporo chyba. No nie wiem, ale chyba wymienię je tylko na jeden rodzaj, mimo wszystko. Nie wiem. O, możemy dostać jajko. Jakieś pocieszenie. Weźmy je, pochodźmy z nim, zobaczymy co się wykluje. Czy przypadkiem jajki powinny się wysiadywać? Co? Że uleczyłbyś tego poka? Nie, co tam Epon mówił? Przypadkiem jajki powinny się wysiadywać. Nie. To jest pytanie, gdzie on nosi to takie wielkie jajo. 6 bali. 6 bali, stary, można złapać mnóstwo poków. Tak. Dobre sobie. O, ty źle rzucasz, źle nad garskiem pracujesz. W baseballa nigdy nie grałeś. No dzięki. Układaj. Co masz mi do powiedzenia? Dobra. A patrzy w ścianę, tu jakaś dupeczka stoi, a on patrzy w ścianę. Typowy IT. Typowy nerd. Takie, o, tutaj chyba jest zapisany kod na GTA 5. Muszę patrzeć. ciekawe co tym razem będzie na rysunku. Who's that Pokemon? Penny Pikachu! Kurwa, wygląda jak żelka z Biedronki, nie? Tradycyjnie miejsca mi pojebał. Norma. Ja też mam zawsze to samo. I w pizdu. I wylądował.
cały misterny plan też w pizdu. No dobra. Byłoby głupie, jakby się respiło Anony. Trollololo. Mordę! Łap go! Tak. Ciekawe, czy wytrzyma Embera. Takluj grubego. O, drugi takl. Może nie. Teraz. Leftovers? Wiesz... On się... Tak. On je resztki. Za każdym razem jak ZN atakuje? Nie? Chyba, znaczy... Tak, bo on ma przedmiot taki. Wbudowany golej w stila. Czy po każdej turze, czy... Po każdym swoim ataku jakoś tak to działało. Masz się kurwo złapać. Nope. Fuck this game!